Monika Stachowska, obrotowa polskiej reprezentacji. Monika, za Wami 3 grupowe mecze z egzotycznymi dosyć rywalami, jeden mecz ze Szwedkami, najlepszy w Waszym wykonaniu. Wszystkie podkreślacie, że z tymi drużynami spoza Europy ciężko Wam się po prostu gra, ale pamiętam mistrzostwa w Serbii sprzed 2 lat i tam nie mieliśmy takich kłopotów z drużynami Paragwaju, Argentyny czy Angolii właśnie. Tamte mistrzostwa to były w ogóle kompletnie inne mistrzostwa, dlatego że nikt niczego od nas nie oczekiwał i tak naprawdę my do końca nie wiedziałyśmy, czego możemy oczekiwać same od siebie. I dla przeciwnika też niekoniecznie może jakimś byliśmy mocnym zespołem. No teraz nie ukrywam, że to są najlepsze mecze, które tutaj zagrałyśmy, bo nie są. Natomiast nie zamierzam z tego powodu się smucić, nie zamierzam z tego powodu się jakoś dołować, bo te mecze już były, mamy 6 punktów i chyba jakaś siła sportowca polega na tym, żeby podnieść się do góry wtedy, kiedy nic na to nie wskazuje, że można byłoby stanąć i powiedzieć, jestem z siebie zadowolona. I myślę, że liczę na to, że w piątek po dobrej grze uda nam się zdobyć 2 punkty. Wychodzimy z grupy, tak, to jest pewne, ale tak naprawdę w piątek będziemy grać dla siebie. No właśnie, awans do 1/8 finału macie już pewny. Przed Wami trudny mecz z Holandią i tak naprawdę nie wiemy jeszcze, na kogo wpadniemy w tej 1/8 finału. Ta sytuacja w grupie A, z którą się krzyżujemy, jest dosyć skomplikowana. Czy Wy w ogóle śledzicie rozwój wypadków w tej grupie? Tak, śledzimy. Tak jak powiedziałeś, jest bardzo skomplikowana sytuacja. Po wczorajszym meczu Węgierek z Dunkami absolutnie nie chcę trafić na Węgierki. Dunki z Dunkami jeszcze nie wygrałyśmy. Bardzo bym chciała trafić na Czarnogórę. Wygrałyśmy z nimi w Polsce. Poza tym Czarnogóra jest to zespół, który nie ma tak wartościowych zmienniczek, jak mają Węgierki i Dunki. Rozumiem i na koniec troszeczkę inne pytanie, bo wiem, że bardzo lubisz kitesurfing. Tutaj pogoda sprzyja, jest bardzo wieczna, jest dosyć zimno, ale kilku śmiałków widziałem tutaj. Czy chciałabyś sama spróbować w takich warunkach? No tutaj oszalałeś, bym się zabiła. To nie są warunki dla takich beznadziejnych amatorów jak ja. No tu pływali prawdziwi kozacy, profi totalni, bo tutaj naprawdę można zginąć. Rozwalić się o skałę, pływam, ja się uczę, pozdrawiam bardzo serdecznie Roberta, mojego instruktora, któremu kończy się już cierpliwość do mojej osoby. Myślę, że w przyszłym sezonie uda mi się zrobić duży progres. Na razie utrzymuję się 15 sekund. Zbieram się do tych 15 sekund jakieś pół godziny, dlatego że co enty start udaje mi się wystartować i mam wielki szacunek do osób, które potrafią pływać, które potrafią latać może na kajcie, które potrafią w ogóle skręcać na tym. Okej, to życzę powodzenia w takim razie i bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Trzymajcie kciuki za piątek. Dziękuję.